Słucham, sklep wynalazcy. Tak, tak. Ale przecież... Rozumiem. No ale czy nie może pan wstrzymać tej podwyżki? Aha, że paliwo zdrożało. No trudno. Drodzy państwo, bardzo mi przykro, ale muszę na chwilę przerwać sprzedaż w celu rewaloryzacji cen. Znaczy muszę trochę, ale dosłownie o ciupinkę podnieść ceny. Ale panie... To jest podwyżka o 20%. No tak, przykro mi. Wzrosły ceny moich podwykonawców, ceny paliw. Nie mam innego wyjścia, bo zacznę tracić. No jak pan chce, ale ja tych kół nie kupię. Nie. Ja muszę coś zdziałać, a nie siedzieć tak tutaj i tracić nerwy. Muszę iść do króla. Niech on w mądrości swojej coś wymyśli. Jak można prowadzić biznes, kiedy ma się takie góry i doliny? Witam, waszą królewską mość. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam słychać? Cześć, Eugeniusz. Dzień dobry. Król, od dłuższego czasu obserwuję dziwne rzeczy związane z moim biznesem. Jest tak, że przez jakiś czas biznes idzie bardzo dobrze i nagle zaczyna iść gorzej, aż zaczyna się zapaść. A najgorsze, że wcale nie jestem świadom, dlaczego tak się dzieje. Potem znowu zaczyna się poprawa i przychodzą sukcesy. Taka huśtawka. W górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Co to jest? To jest zwykły cykl... jaki? No właśnie, koniunkturalny. Co takiego? I że to jest zwykłe? Wcale nie jest zwykłe, bo tracę przez to nerwy i nie siwieję tylko dlatego, że już od dawna jestem siwy. Ależ spokojnie, jego wysokość zaraz wszystko wyjaśni, prawda? Oczywiście. To, czego doświadczyłeś, drogi wynalazco, to nic innego jak wahania tak zwanego cyklu koniunkturalnego, które zdarzają się w każdej gospodarce rynkowej i właściwie nie można im zapobiegać. Ale co to jest ten cykl koniunkturalny? Najprościej mówiąc, są to przyspieszenia i spowolnienia wzrostu gospodarczego. Popatrz na ekran i zwróć szczególną uwagę na wykres cyklu. W dobrym okresie firmy i ludzie mają się dobrze. Rośnie produkcja, firmy więcej zarabiają, a skoro tak, to mogą zatrudnić więcej pracowników. Wzrasta więc zatrudnienie i maleje bezrobocie. Kiedy na rynku pracy zaczyna brakować ludzi, to firmy, żeby ich przyciągnąć, podnoszą wynagrodzenia. Ludzie więcej zarabiają, są zadowoleni i więcej kupują. Biorą także więcej kredytów i jeszcze więcej kupują. Same dobre rzeczy, prawda? No, tak. To jest właśnie ożywienie gospodarcze, czyli dobra koniunktura. Ale uwaga, kiedy wszystko już bardzo, bardzo wzrośnie, może na przykład rozpocząć się szybki wzrost cen i może pojawić się inflacja. A skąd ten wzrost cen? Sprawa popytu i podaży. Jeśli wzrasta popyt, czyli dobrze zarabiający ludzie więcej kupują, to musi nastąpić wzrost cen, prawda? No tak. Niech do tego dojdzie jeszcze jakiś czynnik zewnętrzny, na przykład radykalna zmiana kursu walut albo wzrost ceny ropy na rynkach światowych i zaczyna się powolny spadek tempa wzrostu gospodarczego. W końcu po jakimś czasie, jeśli rosną ceny, to ludzie mniej kupują, a jak mniej kupują, to firmy muszą ograniczać produkcję, a także niestety zmniejszać zatrudnienie, czyli pojawia się więcej bezrobotnych. Ogólnie robi się źle. Następuje nawet czasem recesja, która jest przeciwieństwem wzrostu gospodarczego, ale i ten czas przeminie i znowu nastąpi wzrost gospodarczy. I mówisz, królu, że temu nie można zapobiec? Trzeba po prostu zacisnąć zęby i bezczynnie przeczekać? Ech, nie. W końcu jesteś przedsiębiorcą, a więc nie możesz bezczynnie czekać. To co można zrobić? Wasza wysokość będzie łaskawa wyjaśnić. Naturalnie!
Zapobiegać cyklowi koniunkturalnemu nie można. Działa on na całym świecie, zwłaszcza w dobie globalizacji. W dobie czego, przepraszam? To wyjaśnimy w innym filmie, okej? Aha, okej. Z kim rozmawiałeś, wynalazco? Z producentem. Aha, no więc wracając do tematu. Zmienić cyklu nie można, ale wiedząc, że istnieje, można próbować łagodzić jego skutki. Pilnować, żeby ani wzrost nie był za wysoki, ani żeby nie nastąpiła bardzo głęboka recesja. Ale jak to zrobić? Na skalę kraju zajmują się tym rząd i bank centralny. I tym się na razie nie musisz przejmować. Opowiem ci o tym kiedy indziej. Aha, na skalę mojej firmy? A łódź się, człowieku, choćby od... wiewiórki? Od wiewiórki? Wiosna, lato i wczesna jesień są dla wiewiórki okresem wzrostu. Wszędzie dużo jedzenia, jest ciepło. Wiewiórka jednak wie, że nadejdzie zima, kiedy o wszystko będzie trudno. Zima dla wiewiórki jest okresem recesji. I co robi wiewiórka? Zbiera zapasy na zimę, czyli na recesję. I co, ja też mam zbierać zapasy? Niekoniecznie zapasy. Ale mając świadomość, że po okresie dobrego biznesu przychodzi okres słabszy, powinieneś jakoś się na ten słabszy okres przygotować. Jak wiewiórka. Dziękuję za wykład. Już rozumiem. Muszę się tylko nad tym głębiej zastanowić i przemyśleć, jakie działania mogę podjąć. Brawo. Właśnie dlatego o ludziach takich jak ty mówi się, że są przedsiębiorczy. Dobrze się wyuczyłem? Bardzo dobrze, Wasza Wysokość. Moim zdaniem jutrzejszy egzamin licencjacki z ekonomii nie będzie dla Waszej Wysokości żadnym problemem.